Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Jakiś czas temu recenzowałem dla was serial Tales of the Empire, którego jedną z głównych bohaterek była Jedi Bice Offi, niewidziana na ekranie od 11 lat była członkini zakonu, która doprowadziła do odejścia z niego Ahsoki Tano, a sama później została osądzona za zamach terrorystyczny i zamknięta w więzieniu. I za sprawą opowieści z Imperium mogliśmy poznać jej dalsze losy, mianowicie została inkwizytorką, lecz z biegiem czasu zrozumiała, że nie jest to właściwa droga i opuściła szeregi tej organizacji, by zająć się ustawieniem ludzi. W jej ukrytej osadzie na jakiejś lodowej planecie znalazła ją dawna przyjaciółka Lin i koniec końców po krótkim pojedynku oraz rozmowie inkwizytorka przebiła Bice mieczem na wylot, a później zabrała ją nie wiadomo gdzie i nie wiemy do końca co się z nią działo, poza tym, że wychodzi na to, że nie żyje. I powiem wam szczerze, że oglądając Tales of the Empire, mimo że opowieść o byłej Jedi uważałem za tą ciekawszą, gdy doszło do zakończenia tej historii, to nie zastanawiałem się nad nim jakoś bardziej, tylko po prostu uznałem, że kobieta umarła i na tym koniec. A w komentarzach później odbyłem rozmowę z niejakim Hechu, którego serdecznie pozdrawiam, i on tej scenie poświęcił więcej uwagi, mówiąc o tym, że ta śmierć, jego i nie tylko jego zdaniem, była absolutnie bez sensu, gdyż kobiety nie widzieliśmy tyle czasu, a wróciła tylko po to, żeby umrzeć, chociaż nie do końca wiemy, czy w ogóle tej śmierci doszło, ponieważ ta ostatnia scena nie daje nam jasnej odpowiedzi. Z tego powodu część fanów jest niezadowolona z takich obrotu spraw i ma nadzieję na to, że historia Bice nie zakończy się w taki sposób. I przyznałem mu w tym rację, bo rzeczywiście nie wygląda to za dobrze, chociaż wiedząc z jakimi dziwnymi zabiegami fabularnymi mieliśmy wcześniej do czynienia, nie byłbym zdziwiony, gdyby tak faktycznie się stało. Ale uznając, że jej powrót ma nieść za sobą coś więcej, Hechu zaproponował kilka opcji, jak miałby potoczyć się dalsze losy Bice Offi. Dlatego uznałem, że warto byłoby im się troszeczkę przyjrzeć i dodać też coś od siebie. I dlatego już bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy najpierw od samego momentu śmierci Bice i przyjrzyjmy mu się trochę dokładniej. Zastanawiający jest fakt tego, że po tym jak uzdrowicielka bez żadnego problemu unikała ataków Lin oraz była w stanie ją obserwować w jaskini tak, że nie dała się zlokalizować, nagle zostaje przebita na wylot mieczem i tak patrząc na ten moment, to na pierwszy rzut oka wygląda to tak, jakby stało się to przypadkiem. I jak dla mnie coś tu jest nie tak, że po tym wszystkim co się wcześniej stało, nagle w tak prosty i powiedzmy sobie szczerze głupi sposób Bice dała się pokonać. I według teorii Hechu to wcale nie był przypadek, a była to część planu, mianowicie kobieta postanawiała się poświęcić w celu skłonienia swojej przyjaciółki do porzucenia ciemnej strony, na czym jak wiemy bardzo jej zależało. A chodziło konkretnie o to, żeby im poprzez zabicie jednej z najbliższych dla niej osób, zrozumiała, że nie warto jest kroczyć ścieżką mroku, gdyż niesie są katastrofalne skutki. No i cel faktycznie został osiągnięty. Lin udało się z Bice na rękach wyjść z jaskini, co oznaczało, że się nawróciła, bo tylko w takim wypadku mogła ją opuścić. I tu z jednej strony moglibyśmy to zostawić w spokoju, bo mamy teorię tłumaczącą posunięcie Bice, która moim zdaniem jest dobra, bo nadaje całemu zdarzeniu jakiś sens, no i uznajemy, że uzdrowicielka umarła i na tym koniec historii. Może nie jest to w pełni satysfakcjonujące, bo dalej jednak została ściągnięta po 11 latach tylko po to, żeby po 3 15-minutowych odcinkach umrzeć, ale przynajmniej ta śmierć jest jakaś i coś za sobą niesie. Ale z drugiej strony możemy to pociągnąć dalej i tu przejdźmy do głównej części mojej rozmowy z Hechu, w której zaproponował jak Bice miałaby przejść i co by potem się z nią stało. I tu do gry wkracza jedna z najbardziej OP umiejętności jaką znamy w Gwiezdnych Wojnach, czyli leczenie mocą. Hechu zasugerował, że Lin mogła uleczyć Bice i to jeszcze gdy widzimy je na ekranie, ponieważ w pewnym momencie położyła rękę na ranie, a Offie w tym czasie uspokajała. I normalnie bym uznał, że to niemożliwe, no bo jakże to, ledwo co nawrócona inkwizytorka kompletnie nie ogarniająca jak leczyć mocą ratuje przyjaciółce życie, no ale sami wiecie jak to było w epizodzie 9, więc uznajmy, że jest to możliwe, żeby Lin nauczyła się tego w 5 sekund. Choć też dokładnie nie wiadomo, czy faktycznie było tak, że ledwo coś się tego nauczyła, ponieważ nie wiemy dokładnie co się działo w okresie, kiedy pani była jeszcze w zakonie, a kto wie, może wtedy zostały szkolone w tej technice. No nie wiemy tego, ale wydaje mi się, że były na to szanse. W każdym razie, zakładamy, że Lin uleczyła Bice, więc żyje, no i co dalej? Jak dla mnie pewnym jest to, że panie przez jakiś czas przebywałyby razem i przemierzały wspólnie galaktykę, a nie trwałoby to zbyt długo, ponieważ w pewnym momencie zjawiliby się inkwizytorzy, by ukarać za ich zdaniem zdradę. Wywiązałby się wtedy pojedynek, do którego fajnie jakby stanął osobiście wielki inkwizytor, a zwieńczeniem tego pojedynku mogłoby być to, że Lin zasunęłaby Bice własnym ciałem, żeby uchronić ją od śmierci. Co według mnie byłoby dość ciekawym zakończeniem tej historii, patrząc na to, jak ta historia się rozwijała, co się zadziało wcześniej w jaskini, a doszlibyśmy do tego, że to finalnie Lin poświęciła się dla swojej przyjaciółki. Bice oczywiście by przeżyła, uciekła i gdzieś się zaszyła, niestety już teraz całkowicie sama. Ale według propozycji Hechu miałaby na pewnym etapie, konkretnie między episodem 5 i 6, spotkać się z Ahsoką, no i po wszystkich wydarzeniach, jakich panie doświadczyły, najprawdopodobniej mogłyby się pogodzić i na nowo zaprzyjaźnić. Hechu też wspomniał, że Tano miałaby poprosić uzdrowicielkę o pomoc. Nie określił dokładnie jaką pomoc, ale wydaje mi się, że najsensowniejszą opcją byłby wsparcie w poszukiwaniach Ezy. Nie wiem, czym by się to wsparcie miało objawiać, ale na pewno jest tu jakieś pole do popisu. A jeśli chodzi o produkcję, w jakiej miałoby to być umiejscowione, to tu propozycja pada na kolejną animację, która miałaby zastąpić niedawno zakończone Bad Batch, a jej akcja rozgrywałaby się właśnie pomiędzy episodem 5 i 6.
Na tym jednak nie zakończymy tej teorii, ponieważ Heku zaproponował jeszcze ciąg dalszy. No bo okej, według tego co powiedziałem, Bice mogłaby dołożyć cegiełkę do poszukiwań Ezy, które jak wiadomo doprowadziły Ahsokę do udania się do innej galaktyki, w której koniec końców razem z Sabine utknęły. Mamy już potwierdzenie, że pojawi się drugi sezon Ahsoki, ale poza jakimi domysłami, że do gry wkroczy wątek jednych z Mortis, nie bardzo wiemy co miałoby się tam wydarzyć. No i według propozycji Hechu można do tej opowieści dołączyć jeszcze Bice. Nie wiem tylko na jakiej zasadzie miałoby się to odbyć, czy udałaby się ona na Peridię, czy miałaby przebywać tylko w naszej galaktyce, ale bardziej widziałbym jednak tą pierwszą opcję, głównie ze względu na to, że Hechu zasugerował połączenie Bice z jeszcze jedną przebywającą tam osobą, czyli Shin. Jak wiemy, rozstała się ona ze swoim mistrzem, czyli Bejanem Skorem i teraz będzie zapewne szukać swojej drogi. Wiemy tyle, że będzie mieć coś do czynienia z nomadami, ale co dokładnie będzie robić, tego nie wiemy, więc połączenie jej losów z Ofi mogłoby dać jej jakiś kierunek. A według Hechu ten duet miałby rację bytu i tutaj zacytuję jeden z jego komentarzy. Shin potrzebuje nowego mistrza i zauważam tutaj jedną charakterystyczną cechę do Bice. Shin jest spokojna i tworzy sobie strefę komfortu, ale jak coś pójdzie nie tak i zostanie zmuszona do walki, to jest maksymalnie destruktywna. To totalnie brzmi jak Bice z 5 sezonu, jedynym wyjątkiem jest to, że Offi była motywowana swoją marnością, a Shin ambicjami. Wiecie, nie jestem aż tak zaznajomiony z postacią Bice, ale gdy przeczytałem ten komentarz, to faktycznie uwierzyłem w ten duet, więc jestem jak najbardziej na tak. No i zapewne potem na jakimś etapie cała czwórka połączyłaby siły, dokończyła co mają do zrobienia na Peridii, czyli według mojej teorii z zeszłego roku stoczą walkę z Abroad, a później wrócą do naszej galaktyki i będą szykować się do walki z armią Frauna. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i napiszcie w komentarzu jakie macie zdanie na temat śmieci Bice, po prostu jak zwykle, zawsze, standardowo, komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. No i oczywiście ten odcinek nie może obejść się bez podziękowania dla Hechu za rozmowę, bo dzięki temu w ogóle powstał pomysł na ten odcinek, oraz później sam z siebie dorzucił jeszcze parę informacji, które mogłem wykorzystać, także jest mi bardzo miło i Hechu wielkie dzięki, zapraszam cię na naszego Discorda, zresztą was też widzowie, bardzo chętnie bym sobie tam z wami wszystkimi pogadał, także zapraszam serdecznie. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, pa pa!